dzisiaj ciężki odcinek stary. Co masz na myśli ciężki odcinek? Nawet nie wiem, czy będę go w stanie zrealizować. Chyba nie ma rzeczy, przed którym się powstrzyma, żeby zrobić odcinek, co? Jest taka rzecz i właśnie się zastanawiam, ale ludzie proszą mnie, cały czas piszą do mnie w komentarzach fani, żebym to zrobił. Tak? Ale co masz na myśli stary? Jak ty powiedziałeś, że ty się dostaniesz do wszystkiego, no to co może być takiego, że ty tego nie chcesz zrobić? Do wszystkiego oprócz tego. Mówisz, że dzisiaj będzie bardzo gruby film. Bardzo gruby film i... I to dosłownie. Dla mnie bardzo ciężki film, stary. Jeżeli go w ogóle będziemy w stanie zrealizować, jeżeli druga osoba się zgodzi. Co masz na myśli, że ciężki? Stary, ja nawet nie wiem, czy chcę to o tym mówić, stary. Zamknęliśmy się w kiblu, zawsze zamykamy się w kiblu, żeby zacząć tutaj odcinek, bo tutaj jest tak mało miejsca, że po prostu nie da się rozmawiać tak, żeby oni tego nie słyszeli, stary. Wykrzyczę to z siebie. Wiesz, co kazali mi zrobić? Co? Wiesz, co kazaliście mi zrobić? Nie wiem, stary. Udawać, że jestem związany w związku. Co? I co, prank na ekipie, że jesteś związany? Tak, ale ja muszę to udawać, stary. Mordo, tylko że problem jest taki. A oni ci uwierzą na pewno? Nie wiem, czy mi uwierzą, ja nawet nie wiem, jak to zrealizować. Proszą mnie ludzie, ja nawet nie wiem, jak zrealizować ten film, stary. Związek z Violą. To jest najgorsze, co może być. Ale stary, w sumie ona byłaby szczęśliwa, stary. W sumie dbałaby o ciebie. Ona to na pewno będzie szczęśliwa, ona będzie zachwycona tym pomysłem. Stary, ona ci rotuje, pierze, wszystko robi, stary. Dobra, przywitam się z widzami. Witam państwa, bardzo serdecznie, Selkam Rzysta i muszę mówić troszeczkę ciszej, żeby nikt na pewno nie usłyszał, jaki mam dzisiaj plan. Będziemy musieli zaraz namówić Wiolę do tego, żeby udawała związek razem ze mną i zrobić pranka nareszcie z Padą, bo o to mnie prosiliście, o to wypisywaliście, tego chcieliście, więc ja, jako dobry youtuber, twórca internetowy, po prostu uległem pod masą komentarzy i zrobię to. Jeżeli Wiolka się zgodzi, to zrobię to. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki wisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A dzisiaj czeka mnie naprawdę bardzo, bardzo ciężka przeprawa, więc już możecie mi zacząć współczuć, bo to nie będzie dla mnie ciekawy odcinek, ale czego się dla was nie robi. Zapraszam państwa, do oglądania. Wiolka? Słuchaj, to nie jest tak, że ja bym tego chciał. Nie, nigdzie się nie ruszam, nigdzie nie idę, niczego nie sprzątam, niczego nie gotuję. Nawet nie próbuj mnie prosić, ja odpoczywam. I ja powiedziałam to głośno i wyraźnie, że ja odpoczywam. Nie przymilaj się, bo nic dla ciebie nie zrobię. Wiolka, to nie jest tak, że ja cię o to proszę. Proszę cię o to widzowie, to już ci mówię na samym starcie, żebyś się nie denerwowała. Musimy razem sprankować ich, że jesteśmy w związku. Zakrztusiłam. Tu się puknij. Ta, oni jak się na człowieku. Gaby, ty jesteś moim dużym dzieckiem. Myślę, że ktoś z nich uwierzy, że my, w ogóle ktoś by pomyślał, że ja bym ciebie chciała, dam cię na wylot. Jesteś tak obrzydliwy. Jakby cię ktoś znał tak jak ja, to żadna by cię nie chciała. Jest taka różnica. proszę cię. No dobra, Wiola, to co? Zagrasz? Ale oni w to nie uwierzą. To nie ma sensu. Jeśli mieliś na trzy czoła, to na pewno nie uwierzą. Ja posunę się do wszystkiego, no, dla widzów posunę się do wszystkiego. Ale ja się nie posunę na pewno do wszystkiego, bo większość to będzie takie... Dawaj, zróbmy to, bo to jest naprawdę dobry odcinek. I naprawdę. Ale oni w to nie uwierzą, gdzieś cię trochę nie uwierzą, Wiolka. Zrobię to tak, żeby uwierzyli. Wiola, ja też myślałem, że nie uwierzą, ale ten film będzie dobry, zaufaj. Słuchaj, ale tylko debile by się na to nabrali. Że my byśmy mogli w ogóle być razem. Uwierzyłbyś to kiedyś? Nie. No ja tak samo nie. I myślę, że te kretyny. Ja myślę, że uwierzą, nie? Jak zrobimy dobre kroki. Uwierzą, stary, nie ma co. Słuchaj, Wiolka, ale ja chcę to zrobić bardziej inteligentnie. Wyłączamy kamerę, w ogóle nie reagujemy i zaczynamy dopiero. Wyłączamy kamerę i zaczynamy dopiero jutro wieczorem. Dzisiaj już dajemy im preteksty do tego, żeby myśleli, że jesteśmy razem w związku, więc to będzie dłuższy film. To nam zajmie... Dwa dni. Będziemy nagrywać ten film dwa dni, czyli dzisiaj totalnie bez kamery, żeby ale, niczego nie podejrzewali. Ale słuchaj, ale to nie jest bez sensu, że... nigdy nic i nagle bum. Tak. Może zacznijcie od tego, że na przykład, nie wiem, będziecie spali razem w nocy. Good deal. Potem, nie wiem, przyjdziesz z rana, Wiola, coś gotować, a kamerzysta da ci buziaka w policzek. Tak. Nie musisz dobra. Mi dawać buziaka dobra. W policzek. My już uzgodnimy, jak to ma wyglądać. Wystarczy, że powiesz, że dobrze gotuję, to już ich zdziwi. Tak, będę rzucać przez cały dzisiejszy wieczór, przez calutki jutrzejszy dzień, będę rzucać tekstami takimi miłymi dla Wioli, takimi, wiecie, żeby myślała, że totalnie jestem dla niej najlepszy. Znaczy, żeby oni tak myśleli, że jestem totalnie dla niej najlepszy. No i zaczynamy ten film jutro, także widzimy się jutro. Dla was to będzie sekunda, dla nas troszeczkę dłużej. Obrzydliwe. Witam państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku jedziemy do nawiedzonego domu, ale naprawdę nawiedzonego domu. To nie będzie nic udawanego w pobliżu, 30 km stąd od danego miejsca znajduje się naprawdę nawiedzony dom, który jest to potwierdzone po prostu, że dom jest nawiedzony, także w dzisiejszym odcinku będziecie się wszyscy bać. Jak się będzie bać? Wtedy kto się będzie bać, to się będzie bać. Ale jak nie chce się gadać? Ja się źle czuję, głowa mnie boli. Jedziemy do nagrywania. Może nie, nagramy coś w
domu. Jesteś, no ale jak wyjąłeś z domu? Chcesz nam popsuć odcinek? Ale ja nie ale chcę tam udajesz, jechać. Kłamiesz, no i kłamiesz. No dobra, Wiola, jak nie chcesz jechać, no to możemy nagrać coś w domu. Nie, no to widać, że ona udaje, stary. Udaje odcinek ma zaplanowany, ona ci będzie go niszczyć. Serio, łykasz? Odcinek ma stały zaplanowany. No mam zaplanowany, ale stary, no źle się czuję. Jak ona się śmieje, ona się śmieje i udaje. Ale ona nie jest nam wcale potrzebna. Czego ona ci jest? Ty też zostaniesz, prawda? No zostanę z tobą, Wiola. Co? Co ty gadasz? Jak ty chcesz zostać? Mieliśmy mieć plany, tak? Oj, dobra. Spędzić czas. Co ty udajecie teraz? Co? No co? No co? Co wy robicie? Przestań. Co robimy? Ale filmy, odcinek mieliśmy nagrywać, mieliśmy jechać do domu chyba. Słuchaj, tak? Ja jestem... No ale, tego... no ale dobrze, no to pojedziemy jutro, no. Mieliśmy pozwiedzać. No Wiola się źle czuje. Dostałam okresu, bo ja... mnie boli i muszę zostać w domu. Wiola się źle czuje, to zostaniemy w domu, koniec tematu. Koniec tematu, stary. Powiem ci, Wiolka, że dobrze zagrałaś to, że nie chcesz jechać. No w połowie, Boże, każesz mi coś udawać, żeby... Jak oni w ogóle się zbulwersowali, widziałeś to? Zbulwersowali się na ciebie, Wiola, ale że mnie namawiasz, ten. Ale ja nigdy bym się nie zgodził, wiesz o tym normalnie, Wiola. Ja wiem, że ty byś się nigdy nie zgodził, ale wiesz, że ja kocham takie miejsce, ja bym od razu pojechała. Mogłbym mnie... Ja bym mogła mieć tego za mamę, ja bym to pojechała. Dobra, w każdym razie wydaje mi się, że to łyknęli. W ogóle tego nie widzieliście, jak z rana robiła się śniadanie, jak się po prostu zaczęliście gadać, się objął, to Adam się tak patrzył na mnie i tak nie dowierzał, i tak patrzył i nie dowierzał. Dobra, nie. Musimy zacząć lecieć grubiej. No jesteśmy w tej fazie, że oni już, wydaje mi się, że już coś podejrzewają. Możesz jedzenie zrobić. Zaraz ci zrobię jedzenie, ale idź teraz ich popodkręcać. Idź popodkręcać. No powiedz, że widzicie, jak się kamerzysta zachowuje do Wioli. Tylko mów mi po imieniu, żeby się nie domyślili, nie? Słyszysz, czy możemy iść na zakupy, kupisz mi jakieś ciuchy, jakieś perfumy. Wiolka! Jak ktoś będzie wchodzić do pokoju, my zostajemy tutaj, my zostawiamy kamerę ukrytą i będziemy się przytulać tutaj, stary. Ty masz korzyści, bo ty nagrywasz film, ja też sam mieć korzyści, więc ja chcę coś dostać. Dobrze, dostaniesz, ale potem. Nie. Tak. Zapłacę ci za to, jak już tak bardzo chcesz. Ja chcę, żebyś mi kupił. Idziemy na zakupy. Nie dzisiaj, dobra. Wiesz co robić? Wiem co robić, zrobię to idea. My chowamy kamerę, przytulamy się tutaj w kibelku. W kibelku? Dlaczego w kibelku? A czemu nie? Bo nikt normalnie tego nie robi. Czy w kibelku? Nie. A ja też ale z tobą będę. Idzie. Myślisz? Tak, na sobie. A co myślisz? Nie. Co jest, kurwa? Co? Chcesz się pocałować? Nie mam szacunku żadnego do ciebie. Już. Ale po prostu boli, nie brzuch, po prostu nie... Brzuch cię boli. Przytulił. Ja po prostu przytuliłem, stary. To co mi tego brakuje. Fuuu, bo ciebie już można się wszystkiego spodziewać. Ale o co ci chodzi, stary? Jak to wygląda? Co wygląda? Ale no po prostu nie przytulił, bo mnie boli brzuch. Brzuch cię boli. Co jest w tym złego? Co jest w tym złego? Ty też czasem nie przytulasz. Jesteś obrzydliwy. Kurwa, człowieku. Stary. Co to jest? Co, stary? No, masz się? Dobra, drodzy, że się czuję, wyjdź. Co macie się? Po prostu ją pociesza, stary. A, bo się taki pocieszać jest, tak? Właśnie. To powodzenia! Ostatnie. Nie zbliżaj się do mnie. A ty co? Trzy ławeczki w bok. Ale miał minę. Ale wiecie, żeby to obrzydził, jakbym była na jego miejscu. Ale łyknął. Znaczy, wydaje mi się... on nie wie co myśleć, o tak, no bo on jest tak z nami od początku, no to wiesz co, no bardziej, znaczy, ale łyknął trochę, ale szczerze myślałam, że jego będzie najtrudniej w tym wkręcić. No bo jednak on jest z nami od początku, widzi, ale, no stop, ale Wiolka, tamten, mówię ci, że ten wczorajszy dzień, dobrze, że zrobiliśmy ten cały dzień, bo nigdy czegoś takiego nie robiliśmy, że cały dzień wkręcaliśmy, tak? Oni widzieli kamerę, robiliśmy inne odcinki. Bo wiesz, jakbyśmy od razu wyszli z kamerą, to by się zorientowali, no. Ale teraz już ich jest tak łatwo wrobić, że to jest masakra. No, bo oni już tak przeczuwają, żeby to było. Puszka jest stary, słuchaj, bo ja tam siedziałem przez mi na dole. No. I tu już nawet nie trzeba nic wkręcać. Jak nic nie trzeba wkręcać? Stary, oni już sami się dowiedzieli, stary. Oni potem to było wczoraj, nie było kamer, nie widzieli. Nie widzieli kamer, tak? Nie widzieli kamer, ty byłeś miły, stary, wiesz, przytulałeś ją. I oni sami dzisiaj cały dzień gadają. Ale ja tylko zszedł na dół i potwierdził wszystkie wątpliwości, więc nawet im nie trzeba nic wkręcać. Wystarczy, że wezmę jakąś kamerę z ukrycia i ich poprankujemy trochę, co ty na to? W sensie dalej, co ciągniesz, tak? Ciągniemy, żeby pokazać to widzom. Stary, bardzo fajny odcinek. No ja wiedziałem, że to będzie dobry odcinek, ale wiedziałem, że taki łatwy on nie będzie, stary. Wystarczy jeden błąd i cały dzień idzie się pieprzyć. Trzeba bardzo skrupulatnie to nagrywać i bardzo, bardzo po cichu, żeby na przykład podejdę, no i gdzieś kamerę z tyłu, tak po prostu, że oni się zajmą i dopiero wtedy zacznę nagrywać, tak żeby nie zauważyli, że coś jest nagrywane. Dobra, dobra, tak zróbmy. Co tam Wiola mi robisz? Kawkę na mnie. Dziękuję. Bo ja takie mam pytanko, wiesz? Wczoraj się troszeczkę inaczej. Jak się na tyle chowuję? No, tak, bliżej na pewno jesteście siebie. Wiecie o co mi chodzi, nie udawajcie głupich, bo sami wiecie o co chodzi zresztą, tak? Po prostu i... jesteście obrzydliwi. Znaczy może nie obrzydliwi, no bo jeżeli coś jest na rzeczy, no to ja nie życzę, wam, życzę wam szczęścia, tak? Bo fu, ale, to jest ja nie rozumiem, oficjalnie.
Podziękowałem i za każde, co zostawię, jeżeli ja ją przytulam, to co? Masz jakiś problem, bo to jest ona z kuzynem, kuzynką, nie znikaj, to? Nie, masz dziewczyny? Nie zwracaj na to uwagę. Ale z czym ty masz problem, stary? Ale masz dziewczynę, czy nie? Mam dziewczynę. No to co ma takie rzeczy robić? Nie możesz się podziękować. Ale o co ci chodzi? No nie możesz do tego. Ale przecież on po prostu podziękował mi za kawę. Ale ja widzę, jestem dla niego jak taki sposób podziękować za kawę, to chyba nie jest fajnie, tak? A przepraszam bardzo, jak przyjeżdżamy do cioci, to tak samo podchodzisz, dajesz mi ciastko swojej mamie, tak? Ja nie chcę na to patrzeć. Twojej mamie. No bo się, oni trafili w mamę. Ale wiesz, mamy, ale... I kamery nieraz nie dobra, jak przytuleją, przytuleją i to i tu nie, no takie przynajmniej jest spoko, nie? Tylko wiesz, no czasami jest tak, że on. No dobra, 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 weź rączki. Tu coś zejdzie właśnie. Weź rączki i odejdź stąd. Ja nie rozumiem. Tak, i nie denerwuj. Czyli tak też mamy się wstydzić za to. Mamy podchodzić i pach za tyłek, ale... Ale on mnie nie zapał za tyłek. A ja widziałem. A ty mówisz? On chyba raczej chciał ją pocałować. Ale naprawdę by sobie dobra, ale to niby poszliście wcześniej do góry na jakieś kilka godzin, was nie było, zniknęliście. Ale o to masz problem. Dobra, nie rozmawiajmy o tym. O to masz problem. Tak, może być do góry? Nie, no tak. Ja mam szczęścia, jeżeli to jest piąteczka, szczęścia. Nie, nie. No co, o co chodzi? Ale nie wiem, o co mi chodzi, stary. No tak trochę to podejrzane wygląda, stary. Strasznie to wygląda. Nie, stary, oni będą mi wpierać. Ale oni będą mi wpierać, że oni nie są razem, stary. Albo że co, nic nie ma problemu. Ale stary, nie, no pewności nie mam. No jak się przytają, to będziemy mieli super, co to na pewno. Dlatego trzeba po prostu ich przyłapać na gorącym uczynku. I tyle. Oni już to łykają, wydaje mi się, że grubo. Jaja, stary. Oni, stary, łykają wszystko jak peliczany, nie? O, jesteś tam, tak. Co tam miałeś? Ja bym chciał z nim pogadać, tak? No jeśli chcesz z nim pogadać, nie ma. Co się stało? Co się stało? Co z niej robisz, gościu? Co? Co ty stary odwalasz mi tutaj na oczach wszystkich? A co masz na myśli? Jak co? No co robię z Wielką? A co robię z Wielką? Nic nie robię z Wielką. Jak stary? No ja z nią byłem, tak? No byłeś z nią, no i co? Ty ją kochałeś, jak ty ją zdradzałeś, stary. No ale coś było, tak? I co? Ty na moich oczach tak teraz tutaj z nią latasz? A co masz na myśli? Jak co mam kurwa na myśli? No przecież na nas się wszyscy patrzą, widzą co robisz, tak? Ale... Mało ci? Cię? Aż seplenie się zdenerwowałem. Stary, uspokój się, bo... A skończyć, bo ci najebie. Że co? No co? Słyszałeś? Ja jestem zdenerwowany, ja nie wiem czy minę trzaśnie, ale stary. Musimy zacząć film, w sensie oni się zaraz orientują, jeżeli nie będzie żadnego filmu. To ja muszę, stary, ja muszę szybko, stary, coś zrobić, jeśli cię Jaszuk by uderzył, muszę wejść od razu i przerwać ten czołowy film. Dobra, stary, to co? Udajemy, że zaczynamy film, zaraz wymyślę bla 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 bla. O, że udajemy najmilszych na świecie przez cały dzień. No i bardzo fajnie. No i mamy odcinek, oni to łykną, w razie czego będziemy udawać, że nagrywamy ten film, żeby w międzyczasie robić tamte rzeczy. Cofnij się. A co ty robisz? No mamy do pogadania. No co chodzi ci, stary? Słyszałem, że ty z Wielką bajer. Ale stary, ja film nagrywam. Ale to lepiej nawet, że jak ty masz, niech ludzie się dowiedzą. Czego jaki jesteś? Dowiedzieć? Ale czego, stary, mają się dowiedzieć? Daj mi wyjść. Nie dam ci wyjść, mamy do pogadania. O czym chcesz pogadać? O Wielce i o tobie. Ja nie mam nic. Ale ja nigdy nie z Wielką nie łączę. Ale ja nie mam nic przeciw, że ty z nią. Ale mi nic nie łączy. Ale pamiętaj, dotykanie i sprawy łóżkowe tylko po ślubie. Ale stary, mnie nic z nią nie łączy. Jak cię nic nie łączy? No nic mnie nie łączy z nią. Ty chuju pierdolony, nie będziesz mi od rodziny szmacił. Stary. Nie będziesz mi od rodziny szmacił, tak? Ale jeszcze smakujesz, co mi opróbujesz? Ci wyjebie. Stary. Cofnij się, naprawdę. Jak masz ją tak traktować, to wypierdalaj stąd. Stary, to jest mój dom. No to ja stąd. A nie sprzeźmił, nie sprzeźmił. On to serio przez tyły kręgi, sorry. Stary, jaki on wściekły był, stary. Jaszu chce ci najebać. Trener, który chce ci najebać. Stary, może oni się zbiorą, stary. I ci najebią wieczorem. Zawziąłem. Ty, jak ona jest szanowana, że wszyscy chcą cię bić za nią. Dobra, słuchajcie, nagrywamy film. Nagrywamy film, że jesteśmy mega mili przez cały dzień. To lepiej na mili. To będziesz bardziej miły niż jesteś, jakbyś nie chciał. Nie umiesz. To, że poudajesz. Ale udajemy. A to, że poudajesz, to nie znaczy, że miły będziesz i będzie się tobie wydawało, że jesteś miły. Co ci da udawanie? Co ci to da? Zresztą, co ty gadasz o jakimś filmie? Ja mam tutaj ten film. Ty, co ty tam robisz? Tak, ty siebie szanujesz w ogóle? No. Ty Wielkę dotykasz? O ja. Czujesz się z Wielą? Nie przypominaj. Tobie nie wstyd po... Ja to widziałem. Po wszystkim. Po nim, po takim jaszczurze.
duże. Ja nie wiem, kto tam jeszcze był. Nie chcę zliczać tego, ale no jak ty możesz takie robić? Co robisz? Się pominę już fakt, że ty masz dziewczynę. A to już w ogóle deklasuje. I ty z Wiarą tam się miziasz, rozumiesz? Ale to ja wcześniej miałem, no coś tam ale było ja tego szacunku. Nie robię. Jak nic nie robisz? Ty to co na dole, co to było? No nic nie robię, stary. No jak nic nie robię? No nic nie robię, przysięgam, że nic nie robię. On mi próbuje coś mówić. Ale ja widziałem. No przysięgam, że nic nie robię. Chciałeś ją pocałować na moich oczach. Stary, nic nie robię. Nie obchodzi to. Po prostu pocieszałem, to nie jest tak. Ale ja z nim nie jestem. Pocieszałeś się. Dlatego codziennie mówisz, że jej obiady są niedobre, ohydne i na każdym kroku ją hejtujesz i nagle wzięło ci się za przeprosiny, tak? No tak, bo uważam, Żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym w to wierzyć. Chciałbym. Uznajmy, że tak jest i uznajmy, że tak myślę. A i tak tego będzie nie najlepiej. Było, tak? Ja z tą wychodzę. Dobra, chodź stary, nagrywam zaraz film. Zejdźcie na dół. Wielka, to idzie grubo, nie? Za grubo, ty słuchaj. Trener do mnie przyszedł i zaczął się do mnie sapać o to. A co, jeżeli Jasiu chciał mnie pobić? Trener w sumie też. Trener też się sapał. Trener go opluł. Ale dlaczego Jasiu się sapał? Nie opluł mnie, w sensie napluł na ziemię, ale... A czemu się Jasiu sapał? No jest zazdrosny na ciebie. On? Nadal jest zazdrosny. Powiedział, że ciebie kochał mimo wszystko i nie powinien tak robić. Nie chcę. Mniejsza, ale oni się sapią do mnie. Czekam, że mogę być z tobą, że dlaczego mi się... Ja mówię, że nie jesteśmy razem. Ja też tak oni, mówię. Oni, nie! A teraz patrzę w drugą stronę lecieć, stary, bo to już za grubo poszło. W sensie oni wszyscy łyknęli to. Stary, wiesz co? Nie, nie wierzę, że oni są tymi. Wiesz co ja bym zrobił? Ale wiesz dlaczego łyknęli? No jak? Przecież cały dzień wczoraj udawaliśmy. No dobra, no. Nikt nie myślał, że się tak poświęcimy dla filmu, Wielka. Nikt nie myślał, że... Słuchajcie, o, za grubo było. Według mnie nie ma co przerywać, lecimy jeszcze grubiej. Serio? Serio. Ale o co chodzi? Ale ja nie wiem, co mnie jeszcze. Nie, po prostu jest dla mnie miły. Aha, czyli codziennie on musi mnie, nie wiem, wyrać wszystko. Jak jest dla mnie miły, to już od razu, że jesteśmy razem. On po prostu jest wdzięczny i za to zrobię. Ale nie, jakiegoś głupka, bo ja widzę, co się dzieje. Ale ja ty chyba... Poczekaj. Ty wiesz dokładnie, że on będzie szczerze, tak? No ja wiem. Ale to przez ciebie będzie cierpiała też ta dziewczyna. Ale przecież... I ty później też będziesz cierpiała, bo ciebie będzie szczerze, rozumiesz? Dla mnie tak samo jest dla niej przy niej miły. Ja znam jego dziewczynę i ja się bardzo z jego dziewczyną lubię. Jeżeli to był odpowiedni dla ciebie chłopak, to bym to powiedział. Ale on nigdy nie będzie moim chłopakiem. Adam ma... A to nie o to chodzi, to chodzi o to po prostu, żeby się... Ale za fazy wkręty sobie. Ale czy ty martwię się? Słuchaj, ja jestem od początku z nim tutaj. Mu przekonali, myślał, że nie ma jednej opcji, ale wiesz co bym zrobił? Leciał tak grubo, żeby oni wszyscy byli przy żeby nie wiedzieli co są zrobić. Myślisz? Normalnie ukryć kamerę i lecieć na grubo? Ukrywam mu kamerę, ja się ukryję z kamerą, ja się zaczaję i wyciągnę kamerę, a ty sobie z nią rób. Polecimy tak grubo, że... Ale normalnie lecimy na perfiniaka, Już na perfiniaka, że nawet z maską mam być? Się skończyło. Mam być nawet z maską? To już będzie w ogóle taki perfiniak, Dawaj z maską. Normalnie z maską, nie? Dawaj normalnie z maską. Okej, to co panowie, nagrywamy film, tak? Ale nie, już mi się odechciało. Nie, nagrywamy ten. Nagrywamy ten film. Może żyjcie trochę! Ale było wszystko ładnie, więc chcieliśmy jakaś nagrywać odcinek w nawiedzonym domu, tak? Ale mi się odechciało. Już przeszło, przeszło już jej widać. No to co teraz nagrywamy? Puszcz. Co? Co teraz nagrywamy? Jesteśmy... I co, i wam to nie przeszkadza, że jest tutaj? Jest nie wiem, no, ale co wy w ogóle do tego macie? Ja błogosławię ich związek. Ja nagrywam odcinek, ja już nie muszę tego ukrywać. To jest celowe, to jest. Czego nie musisz ukrywać? Się szanuj, ale dziewczyna. Szanuj się! Powiedz mi, o co chodzi? Masz dziewczynę przecież, tak? Szanuj się. No co to ma być tutaj w tym momencie? Ale o co ci chodzi? To chyba rozmawialiśmy ostatnio, przeprowadziliśmy rozmowę jednak. Ale nie, nie wiem, ty jesteś zazdrosny? Jakiś syn? Tak, jestem zazdrosny. To po co się wtrącasz, jak nie jesteś? Po co? Zapytałem się, po co się to w ogóle trącasz? To jest nasza sprawa i ani twoja, ani twoja, ani twoja. Mamy relację jaką mamy, jesteśmy po prostu przyjaciółmi. I tyle, zabij się od początku. I was to nie powinno w ogóle obchodzić. Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że nie jesteśmy razem. Ci się to podoba, tak? Ale co mi się podoba, stary? Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to. Bo sam jednak tworzysz tą całą atmosferę, żeby, bo ci to nie przeszkadza, nie? No bo jednak chcesz, żeby to było. Ale dlaczego tobie to przeszkadza? Mi to nie przeszkadza, mi chodzi o... No to siadaj na dupie i oglądaj film. Ty tak... Tak, tylko ją... Zostaw! Trener, uspokój się. Zostaw go! Powiedziałam, że zostaw go! Jeszcze jedno więcej ci naprawdę wyje... Weź mu spokój, co my nagrywamy teraz? No ale co nagrywamy? No jeżeli jesteśmy mili przez cały dzień, ja już nie do mnie mówisz. Tak, jesteśmy najbardziej mili. Aha, to oni po prostu nagrywają, że są mili, tak? Nie wiem, stary. To jest po prostu. Ale Adam, poczekajcie, cisza, słuchajcie, dajcie mi spokój, ja błogosławię ich związek. Ale nie ma tu żadnego związku!
Zostaw go, Rafał! Stań jak do mnie mówisz, tak? Rafał, siadaj! Jeszcze żuję gumę, gówniarz. Nie, powiedz mu coś. Gówniarz. No siadaj, jesteś w moim domu. Zaraz to wyjdziesz. Zaraz się spakujesz i wyjdziesz. Przestań, nie przyjdziesz. Buta będziesz szedł do wioski. Czyli nie wiem, nie wiem. No masz rację, no i nie mogę mieć chwilę przyjemności? Z takim człowiekiem przyjemność. Dobra, Wielka. Ale przekonująco mówiłam, że jestem Bożek. Dawaj do łóżka. Co? Do łóżka dawaj. Włączamy kamerę i normalnie jesteśmy w łóżku. I czekamy, aż ktoś wejdzie. Dopóki ktoś nie wejdzie, może niby leżymy w łóżku, no. No, a co sam A co, chciałaś się rozbierać? Dobra, już sobie tutaj. Nie dopowiadaj. Dobra, zostawiam kamerę tu i co? I zaczynamy. Jesteście pod jednym kościem. No tak. Ciebie dostajecie p***ał, dziewczyna? Ale o co ci chodzi? Jeszcze z uśmiechem na twarz mówię, że się nie szanujesz. Nie szanujesz. Nawet gdyby, to nie jest twoja sprawa. Jak to nie jest twoja sprawa. Cała wieś się wyklnie. To niech mnie wyklnie. Chociaż mi pokażcie, czy jesteście na to. O, łóżko się... Wypadł mi stąd, z tego łóżka. Nie będziecie się gścić pod tym domem. W tym domu pod dachem, gdzie ja mieszkam. Stary, ty tu nie mieszkasz zaraz. Zaraz tu nie mieszkasz. No właśnie. No, masz wiele do gadania. Dobra, stary, wyjdź stąd. No, chyba cię p***ał. Zostaw go! Zostaw go! Koniec! Ej, dobra. Koniec! Zostaw go, odejdź. Co nie się macie dzieje? Prawa, co się dzieje, żeby tam? Co się dzieje? Czemu wy jesteście w łóżku? O co chodzi? No chodzi, no rzucił się na łóżko, się aż wygina. A my co robimy? Leżeliśmy sobie. Leżeliśmy sobie. Łóżko się wygięło. Jeżeli już są razem, to trzeba to zaakceptować. A o co chodzi? Nie jestem z tym. Ty stary, bo ja siedzę po prostu. Brzydzi mnie to, ale... Stary, to jest kamera, to był prank. Ty się dobrze czujesz, co ty robisz? Ale co wy mówicie, że prank, teraz żeby nagle wyszło, że nie jesteście, co wy gadacie? Ale co wy gadacie? Ja wcześniej cały dzień się macaliście, a cały dzień się macaliście. No bo, słuchaj, kochaniutki, inna taktyka, ty myślisz, że zawsze to będzie to samo? Cały dzień taktyka. No musieliście. Oczywiście, że tak, wiesz, to jest jedynie cwany w tym związku? On jest cwany, bo on sobie pomacał cały dzień, a ty taką taktykę przyjęłaś, że... Ale co, on nic nie macał przecież! Co? Ja... Widzicie, normalnie. Ale dobrą taktykę przyjąłeś, piątka. Ale stary, to jest naprawdę film. To jest naprawdę film. Ale to jest tylko prank, stary. Adam, stary, to jest prank. Kamery nie było nawet nieraz, stary, nie było cały dzień kamery. Stary, no bo o to właśnie chodziło, stary, żebyście teraz uwierzyli, bo jakbyśmy od razu kamerę odpalili, to byście powiedzieli, no bo kto by uwierzył, że my jesteśmy razem? Jaki fakt zmienia to, że i tak się obściskiwaliście? To dobra taktyka, co to dobra zmienia? Taktyka, no. Ale jak się obściskiwaliśmy? Gdzie my się obściskiwaliśmy? A przecież mam... Dobrze, Adam, pokazać ci nagrania z wczoraj? Nawet nie muszę tego widzieć, stary. Taka taktyka, spoko, no luz. Ale no Jezu Chryste, naprawdę! Pranka, wy naprawdę na was to wierzycie? Gdzie widzicie i mówimy wam? A naprawdę, ale wiesz co? Dobra, weź. Ja ogólnie... Mam poczucie humoru, to byś już leżał. Słuchaj, nie? Jak on tu do mnie przyszedł, ja powiedziałam nie, oni się nie nabiorą na to, nie są tak głupi. Ale jesteście takimi kretynami, że w tym momencie jesteś. Dobra, stary, weź mnie kopię. O to właśnie chodziło, że nie było, a my się przez cały dzień z was breknęliśmy, tylko jak się patrzyliście. Ja jak się przytulałam do niego, to się nie mogłam przestać śmiać. Powiedzmy, że to nie wiesz, że my i niech oni dalej się przytulają, macają się. Dawajcie, nie ma, ja nie widzę. Ale wy naprawdę w to uwierzyliście, stary. O Boże. Dziwne, żeby w to nie uwierzyć, stary, jak cały dzień nie było kamery, nie było nic kompletnie, a my się właśnie o to chodzi! Jakby nagle wam coś odwaliło. Bo właśnie o to chodziło, żebyście w to uwierzyli, więc musieliśmy no dobrze, ja inaczej to dobra rozegrać. Taktyka, brawo, uwierzymy, piątka, tak? Super piąteczka, wierzymy. Super, naprawdę. Dobra, to teraz ci pokażę nagrania z wczoraj, okej? Okay? Pokażę ci nagrania ale z wczoraj. Podobało ci się to, nie? Ale pokażę ci nagrania z wczoraj, stary. Tak, co? Pokażę ci nagrania z wczoraj. No dobrze, no pewnie, pokazuj, no pokaż. No, proszę. No i co? No nic, no co, no dobrze wam to wyszło, nie? Jesteście bardzo dobrymi aktorami, chociaż i tak to robiliście trochę sporo właśnie czasu. Chciałem powiedzieć, że coś jest... na faktu, że jednak w jakimś stopniu... Ale co my stary zrobiliśmy? Graliśmy! Nieraz, a jak w filmach jest? Jak udają? No przepraszam bardzo! Dobrze, no ja rozumiem, mówię, że graliście. To jest tylko aktor! Stary, bardzo dobrze zagraliście. Poświęciliśmy się dla filmu! Jeżeli ja uwierzyłem, to naprawdę dobrze zagraliście. Dobrze zagraliście. Dobrze wam poszło. Naprawdę, ja naprawdę ale nie sądziłam, że... dalej czy nie? Więc druga część? A wy nadal nie jesteście pewni, czy my to naprawdę graliśmy, nie? Dobra, wiesz co, zostawcie mi z kamerą, pomimo... sami, my możecie już... Pomimo, że wam pokazaliśmy. Stary, pokazaliśmy ci dowód czarno na białym, a ty nadal nie wierzysz. Patrz, on nawet zgubił klapkę jednego. Dobra.
Dobra. Najważniejsze, że jesteś wierny i tyle, i ty też jesteś wierna i tak ma zostać. Film wyszedł za grubo, bo i nadal. Ty Adam, ty też się nie denerwuj, bo ten serio jest prank. Macie pranka w kieszeni. Jak ty nie umiesz pranków robić, nigdy byś na to nie wpadł. Ona do mnie to powiedziała. Tak, tak. Powiedziała to Wielka. Ty się na to nabrałeś. Która mówi, że przyjęła zajebistą taktykę, żeby ktoś ją obmacywał cały dzień. Brawo, Wiola! Brawo! Tak, brawo! Ty nie obmacywałeś! Ale mają ból dupy, że ich robiliśmy. No, ja wiem, że oni mają ból dupy, bo oni by nigdy nie powiedzieli, to, że... Że oni by... Proszę cię, ja bym nigdy nie posądziła, że oni się nabiorą. Oni a ten to się wkręci, kręciłeś się jak... Dezynfekować mitem. Ale my tylko tu ci położyliśmy. Tak. Dobra, dziękuję państwu za oglądanie tego odcinka. Ja też bardzo dziękuję. No cóż, zrobiliśmy ich na maksa, także do zobaczenia.